Cześć dziewczyny, mamy już końcówkę stycznia, tak więc pomyślałam sobie, że chyba czas najwyższy na ulubieńców i ulubieńców stycznia. I w tym miesiącu również mam film w podobnej konwencji, czyli mam zarówno swoich ulubieńców, jak i mam kilka produktów, które jednak mnie rozczarowały i też chciałam się z Wami podzielić po prostu swoim zdaniem. Tak więc nie przedłużając, wszystkie rzeczy mam standardowo w pudełku Sephory zgromadzone, więc będę sobie wyciągać po kolei. I pierwszy produkt to jest olejek pielęgnacyjny do demakijażu twarzy. Jest to olejek marki Make Me Bio. I powiem Wam, że zauważyłam na Instagramie, jak jedna z Was właśnie pokazywała go, że używa do demakijażu i pomyślałam sobie, że ja też go chyba dostałam, o ile się nie mylę, w pudełku naturalnie z pudełka. I może czas najwyższy go wypróbować. I odłożyłam na czas stycznia swój Take the Day Off z klinika i postanowiłam właśnie sobie poużywać troszkę tego olejku. Powiem Wam, że zużycie jest dość zacne, bo pół butelki już poszło przez cały styczeń. Bardzo dobrze zmywa makijaż, naprawdę porównywalnie do klinika Take the Day Off, więc naprawdę w porząsiu. Natomiast to, co nie do końca mi odpowiada, to to, że on ma bardzo szeroką tutaj, wiecie, bardzo szerokie otwarcie. Co powoduje, że jak chcę wylać sobie kapkę na dłoń, to niestety ciężko jest to tak dozować w takich niewielkich ilościach, w jakich by się chciało. Natomiast do zmywania makijażu, no oleista, tak, ciecz, można powiedzieć, więc sprawdza się dobrze i bardzo, bardzo mi się on spodobał. Kolejna rzecz to również olejek, natomiast jest to olejek z ostatniego Big Lossy, z tego grudniowego Big Lossy. I jest to serum ujędrniające mokosz, to z pomarańczą, które znalazło się właśnie w grudniowym Big Lossy i stosowałam je codziennie wieczorem właśnie na twarz. Stosowałam je przed nałożeniem kremu, tego pomarańczowego z Mincer Farm, o którym Wam wspominałam w poprzednich ulubieńcach, więc już nie będę go powtarzać w tych. Natomiast bardzo, bardzo fajnie się on sprawdza. Mankament jest taki, że no on zostawia oleistą warstwę na skórze. No niestety to serum nie wchłania się tak szybko jak na przykład serum z Estée Lauder, którego używałam do tej pory, ale postanowiłam troszeczkę zmienić i odłożyć na chwilę tamto serum i właśnie przejść do tego. Jak widzicie, zużycie tutaj jest, nie wiem czy zobaczycie jednak na tej buteleczce, jest dosyć niewielkie jak na używanie przez większość miesiąca, więc no naprawdę bardzo fajne. Kolejny produkt to jest maseczka. Maseczka Glam Glow biała. Maseczka, którą kupiłam w grudniu, pokazywałam Wam ją w holu, dałam za nią bodajże 169 zł, ona ma pojemność, o ile się nie mylę, 34 gram tak dokładnie. Bardzo fajna maska, naprawdę ja zrobię Wam porównanie z tą czarną maską, bo ją również mam, na chwilę obecną ta mi się bardziej podoba. Przyjemniejszy ma dla mnie zapach, ładniej się ją nakłada, fajnie widać jak wyciąga nam wszystko z porów. Naprawdę bardzo, bardzo ją lubię i jeżeli mam wybierać pomiędzy tą a czarną, to zdecydowanie bardziej wolę sięgnąć po tą maseczkę. To jest zdecydowanie mój faworyt, jeśli chodzi o maseczkę oczyszczającą w styczniu. Ale mam jeszcze drugą maseczkę i jest to maseczka Peter Roth Thomas. Jest to taka miniaturowa maseczka dyniowa. Ja pokazywałam ją, kupiłam ją jakoś w zeszłym roku, pod koniec, chyba przy Sephora Boxie, kupowałam paletkę Naked i właśnie zestaw tych trzech maseczek. Ta maseczka jest genialna, po prostu pachnie jak ciasto dyniowe. Cudownie pachnie, powiem Wam, po prostu naprawdę rewelacyjnie. Już mi została naprawdę końcóweczka jej, w zasadzie na jedno, dwa użycia. Bardzo przyjemnie się nakłada, ona ma taką delikatną jakby piaskową konsystencję, taką a la mikrodermabrazja. To nie jest taki gruby peeling, to jest taka właśnie, ja miałam mikrodermabrazję na przykład z The Body Shopu, taką tą cytrynową i ona ma podobnie, to nie jest taka gęsta pasta, ona jest bardzo leciutka, ma taką żelową konsystencję, ale bardzo fajnie złuszcza na skórek i czuć to pod palcami, ma bardzo takie przyjemne drobinki. Naprawdę super jest ta maska, bardzo, bardzo mi się ona podoba. Przegapiłam niestety, kiedy była na wyprzedażach i duża maska kosztowała 60 zł, bo normalnie kosztuje chyba 190, ale jest rewelacyjna. Nakładamy ją na twarz, masujemy sobie okrężnymi ruchami, zostawiamy na parę minutek, bodajże na 3 do 7 minut, po czym ją zmywamy. Po prostu jest cudowna, naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. Bardzo ją lubię stosować, naprawdę uwielbiam.
No dobra, wyczyściłyśmy buzię, wypielęgowałyśmy buzię, to przechodzimy do nawilżenia. I mój ulubieniec to jest MAC Serum z witaminą C. Pokazywałam ostatnio, znaczy pokazywałam Wam go w filmie o tym, jak na, o wyprzedażach marek Estée Lauder. Naprawdę bardzo fajne serum, rewelacyjne serum, bardzo przyjemnie się na twarz nakłada, bardzo fajnie, jakby ono musi mieć w sobie jakieś silikony, bo twarz jest, buzia jest wygładzona, jest bardzo przyjemna, naprawdę bardzo, bardzo lubię z tego serum korzystać i lubię też korzystać z tego kremu barwiącego tutaj na dole, koloryzującego. Tutaj jest właśnie ta druga część i mamy taką mniejszą część, gdzie mamy ten krem taki koloryzujący. O, zobaczcie. I on też, powiem Wam, jest bardzo fajny. Na początku kompletnie mi się nie podobał i już go wpisałam na listę bubli i taka wkurzona byłam, że tyle za ten produkt dałam. Ale powiem Wam, że on, z nim po prostu trzeba podobnie pracować, takie mam wrażenie, jak z MAC Face and Body. Nie miałam nigdy MAC Face and Body, natomiast widziałam dużo recenzji, że on jest właśnie bardzo płynny i jak się go nakłada, to tam generalnie jest słabo, ale trzeba nim pracować i on wtedy robi się tępy i zaczyna się to krycie. Ten, on, jakby ten podkład, krem koloryzujący, cokolwiek jakby to nie nazwać, on nie jest jakby taki wodnisty, on jest dosyć gęsty i jak się go nakłada, to on się na buzi dosyć przez długi czas mazie, tak wiecie, nie chce jakby zostawać na tej skórze i tak w zasadzie marzemy sobie takim kremem koloryzującym po twarzy i to nie fajnie jakby wygląda, natomiast musimy dosyć mocno nim popracować i żeby wyrównać jego koloryt, przypudrować i naprawdę wygląda w porządku. Myślę, że nawet niektóre z Was nie musiałyby go pudrować, dlatego że to pudrowanie to jest trochę taki mój nawyk, dlatego że on jak się nim pracuje, to on w pewnym momencie pod palcami wyczuwam taką pudrową konsystencję, takie wiecie, pudrowe wykończenie, więc bardzo fajnie mi się on sprawdził. Jestem zaskoczona, bo tak jak mówię, na początku byłam bardzo zniesmaczona jakby tym, natomiast naprawdę bardzo fajnie i w momentach, kiedy na przykład nie chcę robić pełnego makijażu, ale jednak potrzebuję wyrównać trochę koloryt buzi, to wtedy stosuję sobie właśnie ten krem koloryzujący i jest spoko. No to teraz make-up. I ulubieńcem jest Catrice podkład Liquid Camouflage w kolorze 010. No jak żeby inaczej, ten podkład jest naprawdę bardzo fajny. Niestety, wiecie co, no nie, chciałam powiedzieć, że niestety jest drogi, ale on nie jest wcale tak drogi. Jednak podkłady są, bywają droższe i kupujemy je mimo wszystko. Ten podkład kosztuje w normalnej cenie chyba około 28-30 zł, więc to i tak nie jest drogo jak na dobry podkład. Oczywiście można znaleźć go na promocjach, na pewno są tańsze podkłady, które również będą nam się sprawdzać, natomiast dla mnie jest to najtańszy podkład, który się sprawdził. Pozostałe podkłady mam droższe i niektóre się sprawdzają, niektóre mnie, niektóre nie, natomiast ten naprawdę się fajnie sprawdza. Jak nagrywam filmy i mam go na twarzy, to potem jak edytuję, to tak sobie myślę, wow, niezła ta skóra, więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Nie do końca jest idealnie dopasowany do mojej skóry. On jest ciut za żółty, ciut za ciemny. Natomiast jak go ściągnę sobie na szyję, to nie bardzo się to rzuca w oczy. Natomiast myślę, że latem ja się nie opalam, więc moja skóra nie będzie ciemniała. I jeżeli będę miała bardziej wydekoltowane bluzki, to pewnie to się będzie odznaczać i nie do końca wtedy będę mogła używać tego podkładu. Natomiast na chwilę obecną to jest podkład, którego używałam najczęściej w styczniu. I no muszę przyznać, że daję radę, że naprawdę rozumiem ten hype na ten podkład, naprawdę jest w porządku. Następny produkt to kolejna rzecz, którą kupiłam całkiem niedawno i to chyba tak jest, że kupujemy coś i zaczynamy tego używać, więc wiadomo jest, że następny miesiąc to będzie produkt, którego będziemy najczęściej używać. I jest to pomadka firmy MAC w kolorze Faux. Jest to taki nudziakowy kolor, ale taki nudziakowy... z różem troszeczkę, taki mauve można powiedzieć. Naprawdę rewelacyjna pomadka. Kiedy nie nakładałam pomadki trwałej i najczęściej była to niestety Kylie Lipstick, ale o niej już mówiłam i nie będę się powtarzać, to właśnie nakładałam tą pomadkę. Nawet raz miałam na sobie bodajże czerwoną pomadkę trwałą. Co ja miałam? Golden Rose miałam. Ale zjadłam coś bardzo tłustego, więc wiecie, tak w środku mi się bardzo nieładnie jakby zjadła i rozpuściła. I pomalowałam się tym. I powiem Wam, że to się tak ładnie jakby zespoliło, więc usta wyglądało trochę a la ombre.
musiałam delikatnie, jakby wiecie, usunąć ten nadmiar czerwonego, bo wyglądało to trochę jak z lat 90., gdzie tam konturowa, jeden kolor, szereg, drugi kolor, nie wiem czy pamiętacie, ale miałam koleżankę, która po prostu konturówka miała ciemny brąz, środek był, wiecie, nude i jedziemy. Więc troszeczkę tak to zaczynało wyglądać, ale jak sobie tam, wiecie, to troszeczkę wyrównałam, wyklepałam palcem, to naprawdę było w porządku. Ale wracając, kiedy nie używałam pomadek trwałych, to używałam właśnie sobie tej pomadki, bo ona ma taki idealnie właśnie nudziakowy kolor, kiedy usta wyglądają bardzo fajnie, naturalnie, naprawdę fajnie, bardzo fajnie mi się ona sprawdza. Ten kolorek właśnie taki różowawy, rewelacja, naprawdę bardzo, bardzo, no wiecie, generalnie cały czas jest u mnie w torebce po prostu, musiałam ją wyciągać z torebki, z kieszonki, żeby ją tutaj wrzucić i za chwilkę znowu wracę do mojej torebki. No i ostatni produkt z makijażu i też ostatni produkt, jeśli chodzi o ulubieńców, to jest Roller Lash Mascara z Benefitu. I teraz już mogę Wam otworzyć ją i pokazać szczoteczkę. Szczoteczka jest bardzo drobna. Nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Jest taka tutaj wygięta w łuk. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Bardzo dobrze rozdziela rzęsy. Mogę nim tą szczoteczką mogę podjechać na sam koniuszek rzęs, wiecie, tak przy samej nasadzie rzęs i wyciągnąć moje rzęsy. Nie mogłam tego zrobić tą szczoteczką z They Are Real. Nie wiem czemu. Ona wydaje mi się, że miała po prostu większe te kolce i bardziej mnie kuła w oczy. Ta praktycznie w ogóle nie kuje mnie w oczy, więc jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, bardzo ją lubię stosować, praktycznie używam jej codziennie, odstawiłam w tej chwili inne maskary. Często było tak, że w poprzednich miesiącach stosowałam na przykład dwie maskary, dlatego że jedna dawała mi duże pogrubienie, a druga ładnie rozczesywała. W tym miesiącu po prostu stosowałam tylko i wyłącznie tą i jestem bardzo zadowolona z jej efektów. Czekają już na mnie kolejne maskary, więc one będą w następnych miesiącach pewnie, natomiast póki co używam tej i naprawdę bardzo ją lubię. Jeśli macie okazję spróbować, ja tą miniatureczkę kupiłam właśnie w Sephorze, to gorąco Was zachęcam. Moim zdaniem jest lepsza niż They Are Real z Benefitu, ta zdecydowanie to jest mój faworyt. No i przechodzimy do rozczarowań miesiąca stycznia i to są również produkty, które kupiłam całkiem niedawno. I pierwszy produkt to są pędzle z Real Techniques. Słuchajcie, jak kupiłam te pędzle, one były w takim plastikowym opakowaniu, tam w środku jest jeszcze takie, wiecie, trzymadełko na te pędzle, więc to miało taką swoją wagę. Natomiast jak wyjęłam te pędzle, to one są takie lekkie, jakoś tak, nie wiem, to nie jest wcale dla mnie plus, jeśli chodzi o te pędzle. Są bardzo lekkie, przez co jakoś takie mam wrażenie zupełnie innego pracowania z nimi, nie wiem, rozczarowało mnie, jakby tak, wiecie, jak się wydaje na pędzle, no to się oczekuje, że się czuje w ręku tą wartość w pewnym sensie. Zupełnie mi one nie leżą. Ja je owszem używam, one są dlatego delikatnie brudne, bo ja je używałam do zrobienia makijażu. One nie są złe ogólnie, natomiast jakoś tak po prostu, wiecie, oczekiwałam, że wyjmę ten pędzel i poczuję ten pędzel w ręku, a one są po prostu takie, że jakby nic nie ważyły. Co może być w sumie dobre, jak bierzemy je w podróż, tak teraz sobie pomyślałam, ale no nie wiem, tak po prostu oczekiwałam czego innego i troszkę jakby się zawiodłam na nich. Nie wiem, czy rozumiecie, to nie jest do końca bubel, bo to nie chodzi mi, że to są buble, tylko to są jakby takie produkty, z którymi wiązałam nadzieję, które w jakiś sposób mnie rozczarowały i te tak po prostu nie powaliły mnie na kolana, jakby nie spełniły moich oczekiwań, które miałam względem nich. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Rozumiecie, prawda? Kolejna rzecz, to jest rzecz, która jest, o ile się nie mylę, ulubieńcem Agaty, Daily Life by M, i ja kupiłam to właśnie z jej polecenia i niestety w moim przypadku te lakiery z Miss Sporty nie sprawdziły się u mnie w ogóle. Kupiłam sobie trzy kolory, też Wam je pokazywałam całkiem niedawno. Ten kolor jest ok i on całkiem w porządku się kładzie na paznokcie i się utrzymuje. Natomiast te dwa kolory, to jest kolorek, już Wam mówię, 554 i 556. No kurczę, za Chiny ludowe nie mogę spowodować, żeby one u mnie miały ładne krycie. Dwie warstwy nie wystarczają, żeby pokryć paznokieć, słuchajcie, naprawdę jestem bardzo nimi rozczarowana. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to one u mnie nie wytrzymują dłużej niż tamte, takie wiecie, te błyszczące, które pokazywałam Wam miesiąc temu.
te trzymają się dokładnie tak samo, nie są trwalsze w żadnym zakresie. No i niestety, tak jak mówię, dwie warstwy i widzę prześwity i ni cholery nie mogę doprowadzić do tego, żeby te paznokcie były ładnie pokryte tymi lakierami. Niestety, ale to jest rozczarowanie. Jedyny lakier, który daje radę, to jest właśnie ten, czyli 552. On całkiem w porządku kryje i całkiem trzyma się podobnie tak jak te, natomiast po prostu ma lepsze krycie i dlatego tylko te dwa trafiają do moich rozczarowań miesiąca. Ten jest w porządku. No i ostatni produkt, ostatnie moje największe rozczarowanie tego miesiąca to jest MAC. MAC podkład, ten cushion, który również kupiłam na tych wyprzedażach, który Wam pokazywałam. Ten podkład na mojej twarzy wygląda jak zsiadłe mleko. Po prostu... Jezus Maria. I próbowałam tą gąbeczką, i próbowałam to pędzlem. I będę jeszcze próbować innymi sposobami. Natomiast na chwilę obecną ten podkład to jest tragedia. Jestem tak rozczarowana tym podkładem, to nie jest tania sprawa przecież. Chyba bodajże kupiłam go za około 70 zł na tych wyprzedażach, więc nadal nie jest to tania sprawa. Ale ten podkład kompletnie na mojej skórze w ogóle nie chce dobrze pracować, nie chce z nią współpracować, nie chce ładnie leżeć. Widać go brzydko, szczególnie na czole, po prostu jak taki ma takie, wiecie, nie wiem, taką teksturę, no, nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, ale po prostu jest bardzo nieładny, momentalnie się ściera. Naprawdę to jest po prostu fatalny produkt. Ja nie wiem, czy ja się skuszę na jakiekolwiek inne podkłady w gąbkach, bo MAC mnie strasznie zraził do tej formy, bo nie wiem, czy to kwestia jest po prostu tylko tej firmy, czy kwestia wszystkich podkładów, jakby w tej formie, po prostu na mojej skórze to jest masakra. Jestem bardzo rozczarowana, bo liczyłam, że to, wiecie, będzie taki szybki podkład on the go, nie, gdzieś tam wychodzę, mam go zawsze u siebie w torebce i po prostu mogę coś poprawić. Ostatnio go wzięłam, szłam wieczorem na koncert Rafała Brzozowskiego i powiem Wam, że po prostu, no wstyd mi było, po prostu wstyd mi było, dlatego że wzięłam sobie ten podkład, żeby poprawić się w ciągu dnia. O Jezus, ludzie tam odstawieni, wiecie, gwiazdy, nie gwiazdy i tak dalej, ścianka, reflektory, flesze, no oczywiście na tą ściankę się nie pchaliśmy bez jaj, ale... No po prostu gdzieś tam stałam z boku, jak podeszłam do lustra, żeby zobaczyć, bo miałam taką czerwoną szminkę. No to Jezus Maria, po prostu mi było wstyd, jak ja wyglądam. Ten podkład to jest masakra, masakra. Dobra, koniec narzekania. Niestety, te produkty były dla mnie rozczarowaniem, nie sprawdziły się. Dajcie znać, jak się, czy one się u Was może sprawdzają, jak te pędzle, jak te lakiery. No i czy macie ten podkład, może jak się on u Was sprawdza. Niestety u mnie one się nie sprawdziły, no co poradzić, każdy ma troszeczkę inne oczekiwania wobec produktów. Napiszcie mi w komentarzach może Wasze ulubione produkty, może z tych moich ulubieńców miałyście okazję coś przetestować i jak się Wam one sprawdzają i co o nich sądzicie. Dziękuję Wam serdecznie, kochane, za oglądanie. Widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Pa, pa!